opowiadanie Arek Skuła, czyli Jestem z miasta, z książki pod tytułem Z Polski do Ameryki. Studia, czyli dziewczynki, imprezy, kolokwia, egzaminy, laborki. Poznałem Arka na pierwszym roku elektroniki na Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie. Arek mieszkał na stacji Uciecia. W pokoju rozwieszone były rozgrzane do czerwoności spirale grzewcze, mniej więcej na wysokości twarzy, żeby je było dobrze widać. I tak nie jeden chwycił się za nie podczas kolejnej imprezy po pijaku. W przerwach między zajęciami na AGH-u szliśmy paczką zwykle do Jasia. Arek nazywał się naprawdę Janek Skuła. Jan Skuła. Bo było najbliżej. W starym krakowskim budownictwie, w odrapanym domu z rozsypującą się fasadą, na podwórcu graliśmy w piłkę, w chmurze pyłu, kopiąc się ile wlezie. Byłem zwykle najlepszy, bo poza grą w piłkę ćwiczyłem jeszcze karate. A poza tym jako jedyny miałem korki, buty z gumowymi zgrubieniami. Moi przeciwnicy byli więc skopani i podeptani. Wszystko byłoby dobrze, było dobrze, dopóki nie rozbiliśmy piłką jakiejś szyby w mieszkaniu na trzecim piętrze. Na stacji u Jasia w zimie wspólny kibel na korytarzu był zwykle zamarznięty. Cieć wrzeszczał na nas, żeby tyle nie pić i nie robić tyle imprez, bo zdawało mu się, że gołe baby chodzą po korytarzu. Żeby go udobruchać podczas jakiegoś ważnego meczu piłkarskiego, poszliśmy naprawić mu telewizor. Właśnie wtedy chodziłem na kurs RTV, radiowo-telewizyjny, w soboty i w niedzielę. Na tym kursie nauczyłem się chyba więcej praktycznych rzeczy niż przez całe 9 semestrów na AGH. Zdawało mi się, że umiem naprawiać telewizory, a tu u ciecia nadarzała się świetna okazja, żeby się wykazać, albo raczej popisać. Po kilkugodzinnym regulowaniu wszystkich możliwych potencjometrów, telewizor ciecia zbuntował się całkowicie i odbierał tylko Bratysławę. Cieć odliczył Jasiowi kasę za naprawiony telewizor z czynszu. To były czasy. Dziewczynki, imprezy, kolokwia, egzaminy, laborki. Byliśmy studentami w Krakowie. Czy mogło być coś lepszego na świecie? Arek był bardzo wysoki, dobrze zbudowany. Mówił spokojnie i stanowczo. Buchała od niego taka pewność siebie. Często nie umiał nic, ale na pytanie egzaminatora potrafił tak odpowiedzieć, nic nie mówiąc właściwie na temat, że dla wszystkich było oczywiste, że Arek zna się na rzeczy. W tym czasie w naszym państwie socjalistycznym wszystkie przemówienia w telewizji charakteryzowały się tak zwaną sztuką mówienia bez powiedzenia czegokolwiek. Więc trudno się dziwić, że ta filozofia udzieliła się też Arkowi. Tą swoją pewnością siebie i ogólną elokwencją zaliczał z łatwością egzaminy i laborki. Ja musiałem zakuwać w tym czasie, nadrabiając brak inteligencji pracowitością. Spędzałem więc godziny w bibliotekach, uczyłem się z kolegami, chodziłem na wykłady i przygotowywałem się do każdej laborki. Alek ćwiczył kulturystykę i był bardzo przystojny. Dziewczyny biegały za nim, żeby zwrócić na siebie uwagę. I to był kolejny plus kolegowania się z Arkiem. Arek często zmieniał dziewczyny. Poznawał jakąś nową piękność. Przez jakiś czas sypiał z nią w swoim niebezpiecznym pokoju u ciecia z rozwieszonymi w powietrzu grzejnicami. A potem, jak mu się już znudziła, poznawał nową, jeszcze piękniejszą od poprzedniej, a tą starą dziewczynę przekazywał swojemu najlepszemu koledze, czyli mnie. I tym sposobem pocieszałem kolejną dziewczynę, Arka, ze złamanym sercem, zwykle u siebie na antresoli. Telewizory, czyli Neptunki i Jowisze. W moim mieszkaniu na Barskiej było tak zimno, że złożyłem dla siebie dwa farelki. Były to plastikowe dmuchawki z dwoma wiatraczkami, które przepychały powietrze przez rozgrzane do czerwoności spirale grzewcze. Farelek dmuchał ciepłym powietrzem. Dopóki dmuchał, w tym miejscu, w moim pokoju, było ciepło. Jak uczyliśmy się z kolegami do egzaminów podczas zimowych semestrów u mnie w domu, to wszyscy siedzieli w kurtkach, w czapkach i w rękawiczkach. Na nogi dmuchały nam farelki. Popijaliśmy wódkę z orężadą. Farelków nie można było kupić w sklepie, choć tego pewnie już teraz nikt nie zrozumie, ale można było dostać do nich prawie wszystkie części.
I tak się zaczęła moja przygoda z praktyczną elektroniką. Chociaż farelka trudno nazwać elektroniką. Jeździliśmy po rozmaitych placach, targach, tandetach, giełdach w poszukiwaniu części, komponentów do grzejników. Potem zaczęliśmy składać telewizory. Najpierw małe, czarno-białe Neptunki, a na końcu składaliśmy już na zamówienie kolorowe Jowisze. Robiliśmy to u mnie w domu i dlatego w moim salonie stało zwykle kilka rozprutych telewizorów, zwykle bez obudowy, o którą było najtrudniej. Pamiętam, jak pierwszy raz po długim regulowaniu ruszył wreszcie kolorowy telewizor Jowisz. To był mój pierwszy kolorowy telewizor. Wiem, że teraz to musi śmiesznie brzmieć. Ten wieczór wszyscy zostali u mnie na noc i oglądaliśmy amerykański film pod tytułem Konwój. Pierwszy raz w kolorze. Miałem wtedy jakieś bardzo prymitywne mierniki, a tylko jeden z nas na roku, Chopper, miał oscyloskop. I to był taki bardzo słaby oscyloskop. Telewizora nie można było dostroić bez oscyloskopu, dlatego Chopper musiał być obecny za każdym razem, jak oddawaliśmy do użytku nowy telewizorek. I tak zrodził się pomysł mojego wyjazdu do Ameryki. Chciałem polecieć tylko na rok i pracować tylko tyle, żeby zarobić na jakiś dobry oscyloskop i na świetny miernik, Fluke. Miałem bardzo małe pragnienia. Po powrocie z Ameryki chciałem otworzyć jakiś zakład naprawy telewizorów, w którym mógłbym również składać nowe telewizorki na zamówienia. Teraz takie wielkie telewizory wyrzucone na ulicę stoją na chodnikach i czekają na śmieciarzy. Już nikt nie naprawia telewizorów. Stare albo tylko zepsute telewizory wyrzuca się na ulicę, bo są coraz to nowsze generacje, większe, cieńsze, o większej rozdzielczości itd. Nikt już teraz nie uwierzy mi w telewizor o grubości szafy z lampami elektronicznymi, którym można było ogrzewać pokój i który odbierał tylko jeden kanał. Telewizor lampowy i nawet telewizor tranzystorowy, tak jak mechaniczna maszyna do pisania, należy już do wieczności. Smok Wawelski, czyli jak rozgrzać zmarznięte ręce. Nigdy nie zapomnę tamtej nocy pod Wawelem. Popisywaliśmy się z Arkiem przed Ewą i Iloną. Przerzucałem ja się jakimś nowym chwytem judo, harashigoshi czy coś takiego, przez biodro, chociaż Jasiu, Arek, był dużo wyższy ode mnie. Śnieg padał wielkimi płatkami, które roztapiały się na naszych twarzach. Smok Wawelski przyglądał się nam z góry z ciekawością. Pewnie widział już niejedno. Odbijające się w Wiśle gwiazdy musieliśmy sobie wyobrazić, przechodząc przez most Grunwaldzki na Dębniki. W domu na Barskiej rozpaliłem wszystkie gazowe piecyki, puściłem elektryczne farele, ale to i tak niewiele pomogło. Temperatura w pokoju utrzymywała się w pobliżu zera. Rozbiłem zamarznięte pomarańcze i rozklepałem je na plasterki młotkiem. Poczęstowałem nimi gości. Dałem im też napić się wódki, która nie zamarzała. Na właśnie złożonym z części telewizorze kolorowym Jowisz oglądaliśmy u mnie na Barskiej film Woody Allena pod tytułem Take the Money and Run. To nie szkodzi, że Arek urwał mi wannę, kąpiąc się w niej razem z Ewą. I tak używałem jej tylko do ostatniego pukania przy wywoływaniu fotografii. Tymczasem ja z Iloną, wpatrując się sobie w oczy, siedzieliśmy naprzeciwko dmuchającego prosto na nas elektrycznego grzejnika. Dzięki temu mogłem ogrzać swoje zmarznięte dłonie na jej gorących piersiach. Rano obudziłem się w ramionach Ilony na antresoli. Na dole chrapał Arek w objęciach Ewy. Tego dnia spóźniliśmy się na laborkę z drutów. Rozkrót wyrzucił nas z pracowni. Poszliśmy nalepiać nowe klepsydry na pobliski bar mleczny. To jest banalne, czyli nie jest pan orłem. Studiowałem na AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej, na kierunku elektronika, na specjalności elektronika medyczna. Był to bardzo ciężki kierunek, być może naprawdę był trudny, a może ja nie byłem geniuszem. Tak jak to zresztą kierownik Instytutu Elektroniki, patrząc na mój indeks, powiedział mi kiedyś: nie jest pan orłem.
byli tacy ludzie, którzy rozumieli wszystko bez zakuwania. Pamiętam takiego gościa, miał na nazwisko Piech, który przyszedł kiedyś na wykład bez żadnego zeszytu, nic nie notował i tylko ciągle komentował na głos: to jest banalne. Obydwie tablice zapisane były jakimiś bardzo trudnymi matematycznymi wzorami. Profesor męczył się, żeby nam to wytłumaczyć. Ja kopiowałem wszystko dokładnie, bez zrozumienia. Wiedziałem, że potem, już w domu, powoli dojdę do tego, o co tu chodzi. Wreszcie po kolejnym komentarzu Piecha: to jest banalne, profesor odwrócił się do studentów i powiedział: jak to jest banalne, to proszę bardzo, niech pan przyjdzie to dokończyć. Piech wstał spokojnie, podszedł do tablicy, wziął kredę do ręki i dokończył pisać równanie. Wszystkim na sali opadły szczęki w dół. Piech po prostu był geniuszem. Mam niestety taką straszną teorię o geniuszach, która mówi, że geniusz jest geniuszem kosztem czegoś. Czyli jest na przykład świetny z matematyki, ale brakuje mu zdrowego rozsądku. I tak kiedyś na kolejnej imprezie w akademiku Piech napił się przez przypadek kwasu siarkowego, który chłopcy trzymali w takiej samej butelce po wódce gdzieś na szafie i używali go do wytrawiania ścieżek na płytkach pokrytych miedzią, na których potem lutowali części elektroniczne. Piech umarł w szpitalu tydzień później. Ciekły azot i laborki z drutów, czyli jak zostałem kujonkiem. Ja chodziłem na wszystkie wykłady i prowadziłem pięknie zeszyty. Potem, tuż przed egzaminami, inni ludzie na roku kopiowali te zeszyty ode mnie za drobną opłatą, ponieważ wykłady nie były obowiązkowe, a do tego były zwykle bardzo wcześnie rano, na przykład o godzinie 8:00. Na całej sali było nas zaledwie tylko kilka osób. To było dobre dla mnie, bo mogłem zadawać pytania profesorowi i w ten sposób najlepiej się uczyłem. Koledzy nazywali mnie kujonkiem, a ja po prostu to lubiłem. Na kolejnych zajęciach z fizyki koledzy za karę albo z zazdrości oblali mi zeszyt ciekłym azotem. Próbowałem potem jeszcze zamknąć ten zeszyt, ale najpierw pękł na pół, a potem upadł na podłogę i rozprysnął się na setki drobnych części jak porcelana. Rozkrót wyrzucał nas regularnie z laborki z drutów, kiedy to kolejny raz wysadziliśmy bezpieczniki, podłączając coś nieprawidłowo. Już podczas egzaminów wstępnych, 10 kandydatów na jedno miejsce, kiedy to zdawałem fizykę, matematykę, angielski przez 5 dni pod rząd, ludzie ze wsi dostawali dodatkowe punkty za pochodzenie. Ja niestety byłem z Krakowa i do tego z rodziny inteligenckiej, więc trzeba było mnie zmieszać z ziemią. Pierdolony socjalizm. Potem jeszcze, ponieważ byłem z Krakowa, nie przysługiwała mi stołówka na miasteczku, tak jakby studenci z Krakowa nie potrzebowali jeść. Na szczęście Jasiu poznał jakąś dziewczynę, która pracowała w kuchni i ta wydawała nam po 2 obiady na lewo, bez bloczków. Drzwi od łazienki, czyli trujący tlenek węgla. Pamiętam, jak późną nocą wracałem środkiem ulicy po torach tramwajowych po kolejnym treningu karate. Tramwaje już dawno nie jeździły o tej porze, a ja nie chciałem żadnego przegapić, jakby jednak jakiś samotny, zabłąkany wagonik wracał do zajezdni w moim kierunku. Nie doczekałem się tramwaju, natomiast zatrzymała mnie wtedy jeszcze milicja. Zapytali, co mam w plecaku i kazali wszystko z niego wyciągnąć. Jak zobaczyli kimono i niebieski pas, to zapytali, czy to jest to, że nie wiadomo kto, kiedy i w której sekundzie. I znowu poszedłem sam dalej po pustych ulicach nocnego Krakowa. Jak przyszedłem, Jasiu jak zwykle leżał w wannie w łazience u Ewy na stacji. Akurat niedawno nasz kolega z roku, Andrzej Rakoczy, leżąc w wannie, zatruł się bezzapachowym tlenkiem węgla CO z niesprawnego piecyka gazowego, więc wszyscy byliśmy lekko przewrażliwieni. Zaraz pierwsze, co zrobiłem po przyjściu do Ewy, to wyjąłem drzwi z łazienki z wanną, w której leżał Arek, żeby mu się nic nie stało. Sekcja zwłok, czyli flaszka wódki biletem wstępu. Studiowaliśmy z Jasiem elektronikę na specjalizacji elektronika medyczna. Profesor Ryszard Tadeusiewicz mówił nam zawsze,
że inżynierowie po elektronice nie rozumieją lekarzy, a z kolei lekarze nie rozumieją elektroników. A oni muszą razem pracować w szpitalu. Tadeusz podsunął nam pomysł, żeby po skończeniu elektroniki na AGH iść dalej studiować na medycynę. To byłoby naprawdę coś specjalnego. Skończyć dwa kierunki i zostać lekarzem. I tak właśnie planowaliśmy zrobić z Arkiem. Ewa wprowadzała nas regularnie na zajęcia z sekcji zwłok. Pozowaliśmy jako studenci medycyny. Musieliśmy dać flaszkę wódki jakiemuś facetowi, który pilnował tych pływających w utrwalaczu ciał ludzkich. Ten facet nazywał się Kruk i sprzedawał czaszki ludzkie. 52, czyli przeżyłem to dzięki niemu. Musiało być już dobrze po północy. Ponieważ nic już nie jeździło o tej porze, szliśmy z Arkiem szybkim spacerkiem po torach tramwajowych z samego Prokocimia. Gwiazdy świeciły ostro na ciemnym i brudnym od pyłu pobliskiej elektrowni niebie. Uliczne latarnie gdzieniegdzie rozświetlały nam drogę. Arek powiedział, że on teraz patrzy na mnie z góry i że już nigdy nie będę sam. Ze szpitala po dobrej godzinie marszu doszliśmy najpierw na Dworcową, gdzie zobaczyłem się z mamą i z Magdą, a dalej już pojechaliśmy nocną taksówką na Barską. Arek został ze mną w domu. Potem jeszcze chyba ze dwa tygodnie Arek był ze mną ciągle. Nie odstępował mnie ani na chwilę. Wszystko załatwialiśmy razem. Aż do samego końca. Kiedy stał tam ze mną w pierwszym rzędzie i ochraniał mnie swoim wielkim ciałem od diabłów i demonów. I tylko dzięki niemu przeżyłem to wtedy. Pamiętaj, że w róży najważniejsze są kolce, czyli operacja na otwartym sercu. Pomiędzy semestrami mieliśmy co roku, w czasie wakacji letnich, miesięczną praktykę w jakimś zakładzie pracy albo w szpitalu. I tak po pierwszym roku pracowałem w zakładach energetycznych w Podgórzu. Polegało to na naprawieniu rozmaitych energetycznych awarii. Jeździliśmy samochodem ciężarowym, całą ekipą w pięciu. Z całym sprzętem, miernikami, kablami, podnośnikiem, który mógł dostać do kabli na słupie. Ubraniami zabezpieczającymi przed wysokim napięciem i innymi narzędziami na miejsce awarii. Zwykle rano starsi pracownicy zakładu energetycznego wieźli nas najpierw na Melinę, gdzie kupowali ćwiartkę wódki na kaca. W ciągu dnia naprawialiśmy stacje transformatorowe pod wysokim napięciem, wykopywaliśmy stare kable z ziemi, ratowaliśmy samotne panie, którym najpierw wyłączaliśmy prąd w domach. Po drugim roku pracowałem w jakimś szpitalu koło hali targowej na dializie, ale to było straszne, bo tam ciągle ktoś umierał. Przez cały miesiąc byłem w ciężkiej depresji. Ludzi podłączano pod dializator, czyli sztuczną nerkę, i przez chyba 6 godzin człowiek musiał tak siedzieć. Na dializę musieli ludzie przychodzić chyba co 3 dni i nie było wystarczająco dużo dializatorów dla wszystkich. Czyli niektórzy chorzy na nerki ludzie musieli umrzeć. Dializator był urządzeniem wielkości małej szafy, w którym przetaczana była przez szpulki jak w magnetofonie krew pacjenta, która była oczyszczona filtrowaną specjalnie wodą. Po trzecim roku z Arkiem i dwiema dziewczynami mieliśmy praktykę w szpitalu pediatrycznym w Prokocimiu, zbudowanym dla polskich dzieci w darze od Ameryki. Szpital był zaprojektowany na podstawie koła z dziurą w środku. Kolejne półśrodkowe koła, czyli kolejne piętra, były różnymi wydziałami medycyny. I tak na przykład na trzecim piętrze leżały w pokojach łyse dzieci chore na białaczkę. Na czwartym piętrze odbywały się operacje na otwartym sercu. Wtedy jedynie w Polsce. Idąc zakrzywionym korytarzem po kole, można było wrócić w to samo miejsce. Pokoje były ustawione z oknem w stronę ogrodu, który znajdował się w dziurze w środku budynku. Kolorowe telewizory rozwieszone były wszędzie na korytarzach. Leciały w nich amerykańskie rysunkowe filmy dla dzieci.
Z Arkiem oglądaliśmy wszystkie odcinki. Szpital miał własną oczyszczalnię wody do dializy. Na korytarzach ustawione były fontanny do picia wody z przyciskiem. Z Arkiem piliśmy wodę na każdym zakręcie. Ponieważ w tym czasie w socjalistycznej Polsce zaczęło brakować już wszystkiego, wyłączenia prądu były na porządku dziennym, albo raczej nocnym. Całe dzielnice w Krakowie nie miały energii. Żeby zapobiec tragedii, utrata energii elektrycznej na sali operacyjnej, Amerykanie uruchomili generator, który był napędzany silnikiem z wojennej łodzi podwodnej, z demobilu, zasilający w energię elektryczną cały szpital, dając mu jednocześnie niezależność od krakowskiej elektrowni. Tematem naszej pracy były respiratory, czyli urządzenia, które oddychają za pacjenta podczas operacji, albo w szczególnych wypadkach, kiedy pacjent jest na przykład sparaliżowany. W respiratorze ustawia się ciśnienie i temperaturę tłoczonego powietrza, częstość i objętość w zależności od wielkości i wieku pacjenta. Tym razem o tej praktyce nauczyłem się bardzo dużo, o praktycznym zastosowaniu sprzętu elektronicznego w medycynie. Natomiast obserwując cierpiące, chore dzieci, czuliśmy się strasznie. Niejednokrotnie patrząc na jakieś dziecko podłączone do kroplówki, wbitymi w żyły igłami, z tracheotomią przez szyję i oddychającym za niego respiratorem, zabandażowane, ze łzami w oczach wychodziliśmy szybko z pokoju. Pamiętam, że takie sceny robiły straszne wrażenie właśnie na Arku. Pokazywał mi swoje spocone dłonie i trzęsącym się głosem mówił, że on nie może na to patrzeć. I w takim jednym pokoju poznaliśmy 15-letnią Alicję, dziewczynkę z dziurą w sercu, która czekała na swoją operację. Wtedy był to jedyny szpital dla dzieci, do którego przylatywali specjaliści z USA, żeby przeprowadzać skomplikowane operacje na otwartym sercu. Były to zwykle wrodzone wady serca, polegające na przykład na braku szczelności między komorami serca albo na niedomykaniu się zastawek serca itd. W planie naszej praktyki, poza zapoznaniem się z elektronicznymi maszynami medycznymi, takimi jak respirator, sztuczne płuco serce, które było wielkości całego pokoju, rozmaitego rozmiaru rodzaju miernikami pokazującymi akcję serca, dializatorami i tym podobne, była również wymagana obecność podczas operacji. I tak właśnie trafiliśmy na operację na otwartym sercu Alicji. Operację prowadziła pani profesor z Ameryki. Obok niej stało jeszcze 4 lekarzy, którzy chyba tylko się uczyli albo przyglądali i podawali jej instrumenty. My, studenci, staliśmy w oszklonym pokoiku nad salą operacyjną, patrząc na wszystko z góry. Widziałem otwartą klatkę piersiową i odłączone od aorty serce. Pani chirurg zszywała coś w środku krzywą igłą. Wtedy to było dla nas nie lada przeżycie. Niczego takiego jeszcze nie widziałem do tej pory. Wiem, że to był ten moment, kiedy Arek postanowił, że zostanie lekarzem. Następnego dnia po operacji zanieśliśmy Alicji dużą czerwoną różę z kolcami, którą rano zerwałem w ogródku mojej mamy. Nie mogła jeszcze nic mówić, dopiero dochodziła do siebie po operacji. Alicja uśmiechnęła się lekko na widok róży. I pamiętaj, że w róży najważniejsze są kolce, powiedziałem. Arka liścik pierwszy, podany przez kolegę, czyli całuję cię mocno. Tomek. Nie miałem English i nie chciało mi się czekać na komputery. Nie spałem całą noc, bo były jaja. Jeśli nie przyjdę dziś do ciebie do 23, to znaczy, że się nie zjawię. Ale na woje jutro jestem. Mam dziś wigilię w gronie starych znajomych. Postaram się być u ciebie. Gorąco przepraszam. Całuję cię mocno. Kocham cię, Jasiu. Twój na zawsze. Arka liścik drugi. Zostawiony w drzwiach na Barskiej. Czyli twój najgorszy kolega. Tomek, dziś rano o 7.30 przyjechał bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia facet, u którego pracujemy i musiałem iść do pracy. Wcześniej gadał, że w tym tygodniu absolutnie nie będziemy pracować. Dostał w nocy transport mebli, który miał być dopiero za 3 dni i musieliśmy je wyładować. Przepraszam cię bardzo, dziękuję za zeszyty, z głębokim szacunkiem i jeszcze raz przepraszam, twój najgorszy kolega Jasiu. Poniżej na czerwono narysowane serce z wbitą strzałą.
List Arka, przysłany do Ameryki z 28 listopada 1988, czyli ile kosztuje przypieprzenie kanarowi. Tomaszku, czas cholernie szybko płynie. Siedzę sobie teraz w pokoju numer 212 w Akademiku Akademii Medycznej i słucham King Crimson. Miło mi, że jeszcze mnie nie zapomniałeś i nie masz w dupie czegoś, co chyba kiedyś było ważne. Piszesz, że z Dorotą F. ci nie wyszło. Czy długo się broniła? Czy bardzo krzyczała? Kiedy w końcu policja znajdzie tego zboczeńca, który jeździ żółtą furgonetką i gwałci wszystko, co się rusza? Na drzewo i do wody nie ucieka. Biedne staruszki. Ja mieszkam obecnie w Akademiku, gdzie mieszka około 200 dziewczyn i tylko 40 facetów. Gdzie się nie położysz, baba? Nie wiem, czy się choć trochę orientujesz, ale życie tutaj jest coraz przyjemniejsze i łatwiejsze. Wszystko jest coraz tańsze, na przykład OTVC 600 tysięcy złotych, rezystor 45 złotych, prezerwatywa 20 złotych, bilet MPK 10 złotych, ulgowy, przypieprzenie kanarowi 50 tysięcy złotych, kolegium i tak dalej. Stypendium 5 tysięcy złotych. Napisz, co u ciebie słychać ze sprawami sercowymi. Tutaj rysunek serca w nawiasach. Czyli z iloma kobietami sypiasz naraz, kiedy akurat nie jesteś zajęty gwałceniem staruszek na Manhattanie? Czy ćwiczysz jeszcze karate i w którym przedszkolu szukasz sobie partnerów do walki? Ja ćwiczę wciąż kulturystykę i osiągam już zupełnie dobre wyniki. Bez trudu mogę wycisnąć sztangą 50 kg. Tylko nie wiem, ile przepukliń jest całkowicie wyleczalnych. Rysio, ten brodacz, odwiedza mnie czasami i trochę sobie popijamy. Ostatnio w nocy z wtorku na piątek, ponieważ nie robiłem sobie ostatnio zdjęć plenerowych, posyłam ci moje zdjęcie od legitymacji. Potraktuj to zdjęcie jak książeczkę pod tytułem Już sam maluję. Przepraszam, że mam brodę i wąsy, ale możesz mi jeszcze domalować rogi, sznity, okulary, zeza, peta i tak dalej. Wierzę w twoją inwencję twórczą. Napisz mi w miarę poważnie, jak wygląda w USA, na przykład nostryfikowanie dyplomu wyższej uczelni. Czy łatwo jest o pracę? Jeśli chcesz, napisz mi, czy i kiedy myślisz wracać. Utrzymuję kontakty, tu narysowana butelka w nawiasie, z ludźmi z elektroniki. Ryś, Słyś, Mądrzyk i tak dalej. Czasem się spotykamy i dużo rozmawiamy. Tak, zima pod Wawelem nie jest już taka, jak była kiedyś. Już nie ma tam dwóch facetów, w których jeden drugiemu wchodził obonosz w klatkę piersiową, ćwicząc karatę. Nie ma już zwariowanych wieczorów, kolokwiów, z układów, ale może kiedyś na Manhattanie dwóch gwałcicieli. Ostatnio naprawiam gościowi od czerwca 1987 roku telewizorek Neptun 150. Gdzie ja dostanę nowy taki odbiornik? Trzymaj się, Arek. List do Arka, Trenton, New Jersey, 7 marzec 1993, czyli paczka z Ameryki. Prośby Arka z Kuły do Świętego Mikołaja z 15 listopada 1992 roku zostały rozpatrzone pozytywnie dopiero w marcu 1993 roku. Ponieważ lista dokumentuje zawartość paczki na wypadek, gdyby celnicy poczęstowali się jej zawartością, ucho 1,75 litra, Jack Daniels, Original Tennessee Whiskey, ucho 1,75 litra, Segram 7-Up Whiskey, Contact Cleaner do styków elektronicznych, dwa razy duży, WD-40, dwa duże, 5 paczek czekoladek Mars, radar detektor, 4 dezodoranty Degree Unscented, kilka mydełek Lever i Irish Spring, 4 słoiczki kawioru, żółty i czarny, potrójna paczka filmów Kodak 100 i Fuji 84, butelka 0,75 litra Gin Segram 7-Up Whiskey. Stół bilardowy nie zmieścił się do paczki. Jeśli chcesz, zamówię kontener i kupię stół z Sears'a, który kosztuje tam w okolicy 1300. Czasami są ogłoszenia w gazetach o używanych stołach bilardowych. Napisz mi, czy może być używany, za ile i czy może być bardzo podarty, bo jest do sprzedania ten, na którym grał Louis Define. Następną przesyłkę materiału wysyłam do gościa w Warszawie w maju,
to mógłbym do tego kontenera załadować twój stół bilardowy. Musiałbyś jednak do niego pojechać sobie sam do Warszawy. Musiałbyś jednak po niego pojechać sobie sam do Warszawy. Ten facet nazywa się Krzysiek Pawelczyk. Jeśli ci to pasuje, to wyślę ci do niego adres i telefon do Warszawy. Do paczki wkładam jeszcze film na wideo pod tytułem Born in East LA i Point Break. Zawsze chciałem być tym wszystkim, czym w filmie jest prezydent Reagan. Czy gdybym przysłał kasetę w NTSC albo w PAL-u, to będziesz mógł ją oglądać u siebie w domu na Łazarza? Masz multisystem? Wasze papiery, twoje i Moniki, o wizę amerykańską wyślę w kwietniu. No problemo. Ten contact cleaner nadaje się też do zmywania krwi twoich lokatorów z posadzki. Po tym jak pierwszego zbierasz czynsz. Pamiętaj, zakładaj wtedy rękawiczki. Dziękuję za listy. Ciągle jeszcze potrafisz znaleźć czas, żeby do mnie napisać. U nas jest zima. Pada ostro śnieg, a co drugi dzień leje deszcz. Wiatr połamał mi drzewo za domem i zerwał moje ukochane rynny. Woda z dachu wlewa się prosto do łazienki. Chyba że wcześniej zamarznie, to tworzą się wtedy bardzo fotogeniczne sople. Ale to nic nowego, jestem już zahartowany. Po barskiej nic mnie nie zaskoczy, ani zimno, ani woda, ani nawet lód w zamarzniętej wannie. Mam dwóch lokatorów, którzy zwykle piją, a szczególnie teraz w porze deszczowej. W ostatnią środę jeden z nich zasnął z papierosem w ręku i spaliła się cała wersalka. Tak mocno spał, albo tak bardzo był pijany, że nawet się nie obudził, dopiero jak wynieśliśmy go na pole, na ulicę. Ciągle na tej kopcącej się jeszcze wersalce, to dopiero zrobiło mu się duszno. Dobrze, że ostatnio wymieniłem baterie w czujnikach dymu, bo mogliśmy się wszyscy upiec żywcem. Od tego czasu nie przyjeżdżają już do nas koleżanki Janusza, które też się trochę osmoliły. W Trenton zastrzelili Polaka, który pracował na stacji benzynowej. Mieszkał kiedyś u nas, prawie rok temu. Nic nie ukradli i nikt nie wie dlaczego, ale mówią, że albo zazdrosny mąż, albo porzucona kochanka. Facet miał 30 lat. Byłem na wiadówce, Krzyś ma, nie może zdecydować się podobno na girlfriend. Amanda, Tara, Weronika. To była już ostatnia wywiadówka w przedszkolu. We wtorek idę z dziećmi do Langtree Elementary School, żeby je zapisać do zerówki, ale ten czas zapierdala. Słyszałeś pewnie o bombie, która wybuchła w garażu w Twin Towers. Zamówiłem już kontener dla traktora, ale ciągle potrzebuję wypełnić deklarację celną, żeby zwolnili mnie od podatku, bo wysyłam materiał za granicę. A to biuro jest zlokalizowane właśnie w jednej z tych wież. Obie wieże będą zamknięte jeszcze przez co najmniej miesiąc. W lutym kupiłem kamerę Sony CCD V5000 Hi8 za prawie 3000 dolarów. W połączeniu z grafiką komputerową na overlayu można zrobić świetne rzeczy. Nagraliśmy kilka filmów z chrzcin i ślubów. Poza tym kilka filmów do nauki programów komputerowych. Z napisami, muzyką, tranzycjami i tak dalej. Taka mała produkcja wideo. Zrobiłem remont domu do połowy i jakoś nie mogę go dokończyć. Potrzeba strasznie dużo szmalu, żeby to wszystko zreanimować. Wymieniłem już siding, zrobiłem nowy dach, wsadziłem kilka nowych okien, drzwi garażowe, zrobiłem kuchnię na dole dla lokatorów z jednego garażu. Chcę jeszcze zamknąć porch z tyłu domu i dobudować jeden pokój. Tam zrobię sobie studio, bo muszę oddać swój pokój Eli. Dzieci nie mogą już mieszkać razem w jednym. W lipcu przylatuje Magda. Muszę kupić dla niej jakiegoś krążownika ze wzmocnionym podwoziem i zderzakami. Pozdrawiam wszystkich z różnych zapomnianych okazji i do usłyszenia przez telefon. Tomek. Twin Towers, czyli zdjęcie na szczycie świata. Po moim wyjeździe do USA Arek zaczął studiować medycynę, którą przerwał i wyjechał do USA, do Moniki. Ja się pracował przez 2 lata w Chicago, w USA, do jakiejś firmy i naprawiał telefony wrzutowe zainstalowane w publicznych miejscach na ulicach miasta. Kiedyś zadzwonił do mnie, wisząc na jakimś słupie i mówił, że boi się zejść na ziemię, bo czekają na niego murzyni, żeby go pobić i okraść. W lecie 1991
pojechaliśmy do niego do Chicago na ślub z Moniką Adamską. Zobaczyliśmy się pierwszy raz po 4 latach. Jeszcze tego roku Arek z Moniką przyjechali do mnie do New Jersey. Jakoś na jesień. Byli kilka dni, spali u nas w domu na Gary Drive w Hamilton. Pojechaliśmy razem do Princeton i zrobiłem Markowi zdjęcia z rzeźbą tego ludzika czytającego gazetę. Na drugi dzień pojechaliśmy do New Hope, do Pensylwanii. Na zakończenie, jeszcze po drodze na lotnisko, odwiedziliśmy Nowy Jork. Wjechaliśmy windą na samą górę, na 110 piętro, na otwarty taras widokowy na jednej z wieży Twin Towers. I zrobiłem Jasiowi zdjęcie z Moniką, jak oboje stoją w długich, brązowych, skórzanych płaszczach i patrzą w dal na panoramę Manhattanu. Staliśmy tam wtedy, na szczycie świata, nie zdając sobie sprawy z szybko nadchodzących zdarzeń. O przyczynach, czyli dlaczego ludzie piją, żyją sami albo zabijają się. Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie stają się pijakami, narkomanami, samobójcami? Dlaczego na przykład Jerzyk się rozpił? Był takim fajnym facetem. Bardzo go lubiłem w dzieciństwie, a potem dowiedziałem się, że pije z kolegami. Czy był jakiś powód w jego dzieciństwie? Czy wpadł w złe towarzystwo? Czy przeżył jakiś szok? Arek pił, bo jego ojciec był pijakiem. Arek był chyba przykładem wściekłego koła. Są dwie możliwości. Możemy albo kopiować zachowanie naszych rodziców, albo je odrzucić, zanegować. W wypadku Arka wściekłe koło polegało na tym, że w jego życiu powtarzał, że w swoim życiu powtarzał przykład przekazany mu przez rodziców. Ja mam za dużo kobiet, a Magda nie ma żadnego faceta. Oboje zbuntowaliśmy się na różne sposoby przeciwko przykazaniom naszej mamy. Albo może ja się zbuntowałem, a Magda została zaklepana. Jak tylko Magda się umalowała, albo poszła do fryzjera, albo kupiła sobie nową sukienkę, mama zawsze zgasiła ją mówiąc: ale z siebie kurwę zrobiłaś, albo wyglądasz jak dziwka. Po prostu mama była zazdrosna, w jej obecności mogła istnieć tylko jedna gwiazda, nasza mama. Każda inna ładna kobieta była zawsze gnojona, krytykowana i wyśmiewana. Córka pani Szczelkowej, Gosia, ciągle jeszcze w wieku 55 lat, mieszkając razem z nią w tym samym mieszkaniu w Krakowie, opiekuje się swoją mamą. Gosia miała wprawdzie faceta, kandydata na męża, ale dla mamy zrezygnowała ze swojej miłości. Matka zabroniła jej się żenić, bo Gosia musi opiekować się panią Szczelkową. Po to sobie córkę wychowałam, żeby się mną opiekowała na stare lata, mówi z dumą pani Szczelkowa. Syn pani Szczelkowej, Maciek, rzucił się nago z okna z 4 piętra i zabił się na miejscu. Zrobił to w dzień matki. Czy to coś mówi o pani Szczelkowej? Moja mama w co drugiej rozmowie telefonicznej podaje mi panią Szczelkową za świetlany przykład, jak dzieci powinny zajmować się starą matką. Na drodze analogii mojej mamie chodziło chyba o to, żeby Magda zrezygnowała ze swojej kariery i życia osobistego, zamieszkała z mamą i na stałe opiekowała się mamą. Ja natomiast powinienem się w takim razie rzucić z kuchennego okna mamy mieszkania. Problem polega na tym, że moja mama, w przeciwieństwie do pani Szczelkowej z 4 piętra, mieszka tylko na 1 piętrze i skacząc z kuchennego okna mógłbym się tylko połamać, a nie zabić. Do tej pory myślałem, że ciocia Hania była samotna z wyboru, że jej to pasowało, bo może była wygodna. Myślałem, że może przeżyła jakąś nieszczęśliwą miłość, po której miała dość facetów na całe życie. Myślałem, że była mądra i postanowiła być sama, bez niepotrzebnych problemów i kłopotów. Myślałem, że może przypatrzyła się babci, która z 4 dzieci ledwie przeżyła okupację. Widziała, jak jest ciężko i postanowiła być sama. Dopiero kiedyś w rozmowie z Magdą doznałem olśnienia. Po pierwsze, po wojnie nie było facetów, bo większość po prostu zginęła. Prawdopodobnie proporcje były bardzo niesprzyjające dla kobiet. Na jednego mężczyznę przypadało 50 kobiet. Po drugie, może wszyscy mężczyźni mieli już żony i nie było kandydatów na mężów. Po trzecie, może ciocia Hania, jako stara panna, nie była już ani atrakcyjna, ani gotowa do kompromisów.
Dorota, czyli 12 lat później. Po powrocie do Polski Arek kupił stary dom do remontu na Łazarza, zaraz przy szpitalu. Powoli remontował kolejne mieszkania i wynajmował je lokatorom. Dokończył studia medyczne i początkowo pracował jako lekarz w pogotowiu, a potem moja mama załatwiła mu przez Kozuba pracę w szpitalu na Łazarza na kardiologii. Apolinary Kozub był kiedyś dyrektorem fabryki kabli. Mama pracowała u niego w biurze dyrektora. Był to ówczesny szczyt marzeń. Arek miał wszystko. Dom w Krakowie, pracę jako lekarz-kardiolog, piękną żonę, Monikę. Na życzenie posyłałem Markowi paczki z Ameryki pełne butelek whisky. Wtedy jeszcze nie można było kupić w Polsce Jacka Danielsa, Johnny Walkera Red Label i Dewar's White Label Scotch Whisky, a to były Arka ulubione alkohole. Butelki whisky owijałem w skarpety i swetry, żeby doleciały w całości. Podczas mojej wizyty w Krakowie w 1998 roku Arka Rudera była ciągle w stanie wiecznego remontu. Przyprowadziłem wtedy do niego Dorotę i zrobiłem jej zdjęcia w jednym z rozwalających się mieszkań w jego kamienicy. Odrapane ściany, dziury w parkiecie, jedno krzesło, kawałek starego lustra, rozwalająca się rama od obrazu i tylko jedna stojąca lampa z gołą żarówką, to były nasze wszystkie rekwizyty do sesji fotograficznej. Dorota mieszkała na stałe w Chicago, w Illinois, w USA, ja w Trenton, w New Jersey. Z Dorotą usiłowałem spotkać się kilkakrotnie w Ameryce, bez powodzenia. Przyjechała do Polski w tym samym czasie, w którym ja, i dopiero spotkaliśmy się przez przypadek w Krakowie. Zdjęcia Doroty można zobaczyć w mojej książce pod tytułem Teoria Wszystkiego. Tego dnia, a raczej tej nocy, po sesji z Dorotą, pomagałem Arkowi wyłudzić pieniądze za rent od pijanych lokatorów. Arek wtedy już planował otwarcie gabinetu lekarskiego i apteki na parterze swojej rozpadającej się kamienicy. To był bardzo dobry plan na życie. 40. Czyli dlaczego zabrałeś mi najlepszego przyjaciela? Znowu wyjechałem do Ameryki, a Arek kontynuował swoje życie lekarza w Krakowie. Pisaliśmy do siebie listy, od czasu do czasu dzwoniłem do niego do Polski i rozmawialiśmy przez telefon godzinami. Posyłałem mu paczki z whisky. 18 października 2002, wracając do domu, Arek przewrócił się na ulicy i uderzył głową o krawężnik. Zmarł dwa dni później w szpitalu, w którym pracował. Do tej pory nie mogę uwierzyć w oficjalną wersję tych ostatnich chwil z jego życia. Arek miał 40 lat. Chrzestny, czyli druga szansa. Tyle wspomnień zostało z tamtych lat. Tego mi nikt nie odbierze. Przeżyliśmy razem całe studia. Tak jak on kiedyś powiedział do mnie o moim tacie, jak wracaliśmy wtedy, 25 kwietnia 1986 roku, trochę po północy, ze szpitala w Prokocimiu. Teraz Arek patrzy na mnie z góry i pomaga mi. Zawsze mówił, że chce mieć syna i że jak już wreszcie się urodzi, to zaprosi wszystkich przyjaciół do restauracji na Rynku Głównym w Krakowie. Arek nie dożył własnych dzieci. Napisał mi, że mogę na niego liczyć, zawsze liczyć. Teraz potrzebuję jego pomocy. To jest twoja druga szansa, powiedziałem. Czy mógłbyś być chrzestnym ojcem mojego Michałka? Zapytałem. Pewnie, że tak. Masz to, odpowiedział mi Arek z nieba. Telefon od Magdy. Z pamiętników 28 października 2002, 21:33, czyli jak się dowiedziałem. Był piątek po południu, 21 października 2002. Siedziałem w Ninerze Viewing z moim partnerem MG. Wcześniej jak zwykle mierzyliśmy domy i odwiedzaliśmy ludzi pracujących na naszych domach. Kelnerka przyniosła mi meatballs, kulki mielonego mięsa z sałatką i pomidorami. Mary siedział naprzeciwko mnie przy stoliku. Rozmawialiśmy o tym, że kelnerka jest krud, czyli grubiańska. Przyniosła jedzenie i prawie rzuciła nim o stół. Podobno była kiedyś alkoholiczką. Mary znał ją od dawna. Za oknem zbierały się już ciemne chmury. Miało
zacząć padać pod wieczór. Piłem gorącą herbatę, patrząc na spadające z drzew kolorowe liście. Zadzwonił telefon komórkowy. Cześć, Tomuś. Odezwał się dawno niesłyszany głos mojej siostry Magdy. Cześć, Madziu. Ucieszyłem się. Co słychać? Tomuś, siedzisz? Zapytała Magda spokojnie. O kurwa, co się znowu stało? Zapytałem. Arek Skuła nie żyje. Powiedziała Magda. Cisza. Nie wiedziałem, czy to się dzieje naprawdę, czy to może jakiś chory żart. Jak w ogóle reaguje się prawidłowo na wiadomość o śmierci bliskiego człowieka? Poczułem, jak trzęsą mi się ręce. Odłożyłem widelec na talerz. Ja pierdolę, Madziu. Jak to się stało? Skąd wiesz? Mama do mnie zadzwoniła przed chwilą. Właśnie wróciła z pogrzebu. Arek zabił się 18 o 2 nad ranem. Mama mówiła, że wyszedł z domu po pijanemu, po wódkę, przeszedł przez ulicę i przewrócił się. Uderzył głową o krawężnik. W szpitalu robili mu jeszcze operację na otwartej czaszce, ale już nic nie pomogło. Jadąc już do domu, z samochodu zadzwoniłem zaraz do mamy na chwilę. Powiedziałem jej, że jak wrócę do domu, to zadzwonię na dłużej, ale dopiero koło swojej 8, czyli 2 w nocy u mamy w Polsce. Mama powiedziała, że będzie czekać, że i tak nie może spać. Wiatr wzmagał się. Zaczęło powoli rzucać dużymi kroplami deszczu w przednią szybę mojego Mercedesa. Włączyłem światła i wycieraczki. Jasiu powiedział wtedy do mnie, on żyje w tobie. Ty jesteś do niego tak bardzo podobny. Ile to już ludzi odeszło? Ludzi, z którymi łączyło mnie wiele wspólnie przeżytych chwil. Już nigdy ich nie zobaczę. Nigdy nie usłyszę ich głosu. Nigdy. A przecież ciągle jeszcze pamiętam. Pamiętam wszystko. Ci ludzie żyją we mnie, dopóki o nich pamiętam. Ksiądz Janusz Nanowski zginął w Alpach. Mogłem z nim zawsze porozmawiać o wszystkim. Był moim spowiednikiem, a ja jego ministrantem, lektorem i animatorem. Dobrze byłoby z nim teraz porozmawiać. Może on mógłby odpowiedzieć na moje wątpliwości. Mój ojciec chrzestny, Tomek Nowalnicki, po którym mam imię, zmarł w wieku 52 lat w 1985 roku. Kustosz muzeum na Babiej Górze, mądry i prawy człowiek. W pełni życia, z planami napisania książki o Babiegórskim Parku Narodowym. Rok później zmarł mój tatuś, 24 kwietnia 1986 roku. Wszystko zawaliło się wtedy w moim życiu. Szczególnie straciłem chyba koncept dobrego Boga. Zrozumiałem, że ktokolwiek tak to urządził, nie mógł tego zrobić gorzej. Do tej pory chyba nie mogę tego zrozumieć, dlaczego ludzie muszą tak cierpieć, a potem na koniec umrzeć i leżeć w ziemi. To jest chore. Tego samego roku w imieniny taty zmarła moja babcia, taty mama. Może jeszcze, potem jeszcze Remek Bochenek zabił się na nartach w czerwcu w Tatrach w wieku 27 lat. Remek był moim rówieśnikiem. Taka bezsensowna i niepotrzebna śmierć jest najgorsza. Miesiąc po swoim ślubie. Potem Wacek Figuła po powrocie z Ameryki powiesił się w piwnicy. W międzyczasie zmarła ciocia Hania, siostra mojego dziadka, miała 96 lat. Paweł Świderski, syn Janusza, zginął w wypadku samochodowym razem ze swoją dziewczyną. Paweł miał 18 lat. Najechał na nich jakiś pijany gość i zabił ich na miejscu. W tym roku zmarł mój nauczyciel fotografii, Louis Draper. Pomógł mi zrozumieć, o co w tym wszystkim właściwie chodzi. I udowodnił to sam. Po jego śmierci zrobili wystawę jego zdjęć. Stojąc przed jego fotografiami, przechodziły mnie dreszcze. To jednak prawda. A jednak zostaje po nas coś. Fotografia jest nieśmiertelna. Coraz więcej ludzi czeka już na mnie po drugiej stronie. Z 24 kwietnia 1986 roku zmarł mój tato. Jasiu był przy mnie przez cały czas. Od momentu, jak się dowiedziałem, aż do pogrzebu. Wracaliśmy po torach tramwajowych ze szpitala w tamtą gwieździstą noc, bo już nic nie jeździło po tej porze. Został ze mną i już potem spał w moim domu, bo bałem się zostać sam. Jest na wszystkich zdjęciach cmentarza. Stoi przy mnie. Nie wiem, co bym zrobił bez niego.
Sama jego obecność uratowała mi życie i wielu innych, których chciałem wtedy zabić. Jasiu był zawsze dla mnie symbolem spokoju i opanowania. Jego rozmiar powodował, że czułem się przy nim bezpieczny. Nawet przechodząc przez ulicę, to on rozglądał się wokoło za nas obu. Będąc z nim, czuło się takie całkowite bezpieczeństwo. Jest głęboki wieczór, dochodzi północ, jakiś nieważny poniedziałek. Siedzę przy komputerze w salonie, na biurku dopala się świeczka w szklanym kloszu. Wydrukowałem sobie kilka zdjęć Jasia. To jest niesamowite, że jego już nie ma. Jak to jest możliwe? Jakbym poleciał na to swoje spotkanie klasowe, to bym się z nim jeszcze zobaczył. Można tak jakoś nie zdążyć powiedzieć czegoś. Czasem może być już za późno. Dzisiaj zdawało mi się, że Arek siedzi ze mną w samochodzie i jeździ ze mną wszędzie. Ciekawe, czy by mu się podobało, jak tu żyje. Mieli przylecieć z Moniką na 10-lecie ślubu do USA. Miałem go zaprosić. Ale to się już nie stanie. Co mogę dla niego zrobić? Z pamiętników 29 października 2002, czyli płyta z muzyką. Pada deszcz. Jeździłem cały dzień, aż do wieczora. Jeszcze o 5 po południu stałem z Lucjanem na dachu. W deszczu i po ciemku. Kurwa z tą robotą. Potem odwiedziłem jeszcze Krzyśka. Grał na skrzypcach, nawet nieźle. Myślę ciągle o Jasiu. Taki fajny deszcz pada. Słucham naszej piosenki i całej tej składanej płyty. Ciągle jeszcze jestem tutaj. Jeszcze mogę coś zrobić. Dla Jasia to się już skończyło. Jak mógłbym coś jeszcze teraz dla niego zrobić? Mogę poskanować jego zdjęcia i wsadzić je na CD i wysłać Monice. Co jeszcze? Wczoraj i dzisiaj zdawało mi się, że Arek jeździ ze mną w Mercedesie. Przez cały dzień siedzi koło mnie na miejscu pasażera i jeździmy znowu razem. Co mogę dla niego zrobić? Princeton, z pamiętników, 4 listopada 2002, 23.41, czyli byliśmy tam razem. Jechałem przez Princeton, słuchając muzyki z płyty Pure Moods numer 8, myślałem o Jasiu. Byłem z nim w Princeton. Spędziliśmy w mieście jeden dzień. Mam zdjęcia z tego dnia. Przeszliśmy wtedy przez całe miasto na piechotę. Robiłem mu zdjęcia, jak Jasiu siedział na ławce z tą rzeźbą człowieka, który czyta gazetę. Ta rzeźba tam ciągle siedzi, na tej samej ławeczce. Dzisiaj jechałem przez Princeton i jest taka piękna jesień, świetne kolory. Teraz mam zapaloną świeczkę na stole przy monitorze. Chciałbym coś dla niego zrobić, ale co? Myślałem o jakimś fotomontażu z jego zdjęć na okładkę CD, który mógłbym nagrać dla Moniki i dla siebie, albo dla Jasia. Dzisiaj wieczorem przeglądałem CD-sy i znalazłem muzykę Preissnera. Requiem dla mojego przyjaciela. Dostałem ją od Jasia. Wiesz, co to jest Requiem? Plany z pamiętników. 11 listopada 2002. Czyli mama straciła syna. Piękna, kolorowa jesień. Jest świetnie. Telefon do mamy. Monika płacze po Arku. Mamie wszystko przypomina o nim. Zrobił jej tyle na działce. Wkopał beczkę. Pościnał drzewa. Był na zawołanie. Mama przeżyła śmierć Jasia, jakby własnego syna. Mam jego kartkę z Krety, powiedziała mama. Pisze o swoich planach. Zadowolony, pełny życia. Miał startować w maratonie i wykończyć strych w swojej pięknej kamienicy. Wrócił i zaczął znowu pić. W lutym do kwietnia był 2,5 miesiąca na odwyku w Kobierzynie. Poprawiło się między Moniką i Jasiem. Pojechali na Kretę. Requiem dla mojego przyjaciela, czyli to wszystko zdarzyło się kiedyś. Tysiące kolokwiów i egzaminów, włamanie na Barską, złamanie nóżki Jackowi, wspólne wyprawy do prosektorium, Ilona i Monika u mnie na Barskiej w zimowy wieczór, spacer w śniegu pod Smokiem, pod Wawelem, laborki, faulowanie wszystkich podczas gry w piłkę na podwórcu. Płótka i dziwki, czasem te same. Pierwszy, tamta gwieździsta noc z 24 na 25 kwietnia. Potem wesele w Chicago,
taras widokowy na Twin Towers i spacer po New Hope. Paczki z alkoholem i czekoladkami. Fotografie Doroty w zrujnowanej kamienicy na Łazarza. Najczerwiejsza z nas Monika prowadząca Wartburga. Tracę coś, co jest we mnie. Umiera część mojej duszy. Wspólne przeżycia, wspomnienia. Coś, czego nie można sobie kupić. Trzeba to przeżyć razem. Ostatnia notatka. Czyli tego nie można kupić za dolary. Tuż przed moim wyjazdem do USA jakoś minęliśmy się. Ja już wyszedłem, Alek się spóźnił na spotkanie i zostawił mi tylko kartkę w drzwiach, którą mam do tej pory. Na kartce napisał: ile bym dał, żeby się z tobą spotkać? To coś więcej niż Kraków, studia, kral, dupy, woda. Nawet więcej niż zimowy wieczór koło Smoka nad Wisłą. Coś, czego nie kupi się za dolary. Cieszę się z tego. Jeśli kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób będę mógł coś dla ciebie zrobić, masz to. Pamiętaj o tym zawsze. Byłem tam w Krakowie z Arkiem prawie 30 lat temu i ciągle pamiętam wszystko, jakby to się stało wczoraj. Być może to właśnie jest moje przeznaczenie. Może to wszystko się stało kiedyś dawno temu, a ja mam teraz o tym napisać, żeby Arek mógł żyć dalej w moich opowiadaniach, żeby mógł być nieśmiertelny. Do zobaczenia, przyjacielu, powiedziałem w myślach do Arka. A Arek uśmiechnął się i jeszcze raz zobaczyłem jego przystojną, szczerą, nieogoloną twarz. Kim by dzisiaj był, czyli mógł być szczęśliwy? Arek na pewno dokończyłby remont w swojej kamienicy. Tak jak planował, na dole urządziłby sobie gabinet lekarski i aptekę z wejściem prosto od ulicy Łazarza. Na strychu miałby swoją siłownię z maszynami do ćwiczenia mięśni, z bieżnią do biegania. Sam mieszkałby z Moniką na jakimś najlepszym piętrze, a pozostałe mieszkania mógłby wynajmować. Może byłby jakimś sławnym lekarzem, kardiologiem i pacjenci pchaliby się do niego na wizyty. Byłby bardzo bogaty i być może spełniłoby się jego największe marzenie. Monika urodziłaby mu syna. Nigdy już nie dowiemy się tego, co mogłoby stać się w jego przyszłości. Arka życie urwało się w połowie, przedwcześnie, bez sensu i bezpowrotnie. Dlaczego tak się stało? Komu bije dzwon, czyli wiersz napisany przez John Donne. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy stanowi ułamek lądu, część kontynentu. Jeśli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona. Tak samo, jak gdyby pochłonęło przylądek włoś twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie.
wartościami. W każdym razie, wiesz, ojciec kupuje, ojciec, czyli boss, kupuje nową szatę, kupuje nowe systemy. W tej chwili system kontroli jest taki, który trzyma w ręku Slim. No więc wiesz, jak to, może wiesz, jak to wygląda. Ja po prostu idę rano i dostaję listę i tak dalej. No, powiem ci rano, powiem ci to, wiesz, jak będziemy rozmawiać. To rano już będziesz tutaj? Nie. Powiem ci to, jak tam będę. No. W każdym razie, jak chodzi o te zarobki, o których ci powiedziałem, to trwa to w tej chwili, ja nie wiem, któryś tam tydzień. Dlatego, że po prostu sobie tak postanowiłem i... Znaczy, wiesz, zacząłem śrubować to wszystko do maksymalnych granic. Do takich granic, że już się sam boję tego. Co to, wiesz, co się dzieje. Zdajesz sobie sprawę, ile to jest szmalu. To wszystko w kłodrach? Dlatego, że
nie ma sensu płacić, a z kolei, wiesz, mieszkanie w akademiku z jakąś tam hołotą, to, no już też mnie to przestało bawić, mówiąc szczerze. Po prostu chcielibyśmy, najpierw zamieszkamy w akademiku, ale w miarę upływu czasu kupimy jakieś takie małe mieszkanko, urządzimy je sobie fajnie i nawet jeżeli wyjedziemy, wiesz, za 2 lata, to raczej zyska na cenie niż straci. Ponieważ, wiesz, zrobi się jakieś tam mebelki i tak dalej. Ja wiem, że takie rzeczy, zresztą jak, no wiesz, tak jak w Chicago czy coś, idzie w górę. Kiedy mogłeś... Nie dzwoniłem, przepraszam jeszcze, nie dzwoniłem w miarę tak długo, ponieważ tak, Anika już od dłuższego czasu nosiła się z takim zamiarem powrotu, w każdym razie tęskniła i tak dalej. Ja liczyłem na to, że nostryfikuję tutaj ten dyplom, kiedy się dowiedziałem, że żadna nostryfikacja nie jest mi potrzebna, bo liczy się tylko to, co wiesz i wiesz, znajomość języka i możesz iść do każdego zakładu i koma, próbować. Nie wiem, czy ci mówiłem, że dostałem takie papiery, to się nazywa evaluation, ewaluacja dyplomu. I po prostu jest 5 czy 6 takich firm, z tym, że to jest nie tak na takiej zasadzie, że ty idziesz do firmy i ona ci ewaluuje dyplom, tylko ty idziesz do zakładu. Powiedzmy, że będziesz pracował w zakładzie pod tytułem Motorola. I idziesz do kierownika tego zakładu i on ci mówi, panie, tu jest taka firma, która robi ewaluację dyplomu, niech pan idzie z tym dyplomem, a potem przyjdzie. I teraz oni po prostu wierzą tamtej firmie, pokazujesz papiery, że rzeczywiście masz ten dyplom, on sobie to ogląda, sprawdza godziny i tak dalej i jest wszystko ok. I on cię uznaje automatycznie od tego momentu jako inżyniera elektronika. Nie musisz nic nostryfikować na żadnej uczelni. Tak jest z dyplomami, jak jechał właśnie. Z tym, że wiesz, no to trzeba znać język i być fachowcem, nie? Przecież ja zawsze łączyłem odwrotnie diody i wszystko działało. No. Kiedy moglibyście przyjechać do Nowego Jorku? Nie wiem, jakoś wcześniej. Z tym, że tak, ty pracujesz cały czas. No ale to na ten dzień nie będę pracował. Proszę? Mówię, że wtedy nie będę pracował przez miesiąc. Okej. Okay. No to nie wiem, no to ile? 2-3 dni wcześniej? No, 25 na przykład, z 4. No tak, tak. To zadzwonisz do mnie jeszcze przedtem? Tak, dlatego że Monika jutro zarezerwuje po prostu, wiesz, lot. O 3 dni wcześniejszy, powiedzmy. Słuchaj, a nie moglibyście tego lotu zmienić na Newark? Na jaki? Na lotnisko po prostu inne? Tak. Jest znacznie bliżej. Newark? Newark się pisze. Aha, okej. Okay. Newark, to jest w New Jersey. W New Jersey. Aha. Jest godzina ode mnie, a nie 3 godziny. Myślę, że tak, dlatego że myślę, że panom tam też ląduje, nie? Tak, tak. No. Jest największe lotnisko New Jersey, zaraz po drugiej stronie rzeki od Manhattanu. Aha. Newark się pisze, a czyta się Newark. Proponowałbym ja przynajmniej zrobić tak, że wiesz, przyjechałbyś po nas, zapakowalibyśmy całe te bagaże. Nie wiem właśnie, czy nie lepiej byłoby je zostawić na lotnisku. Nie wiem, ile kosztuje przechowanie bagażu, powiedzmy, na 3 doby. To jak będziemy jechać venem, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przyjadę venem, bo przede wszystkim wzięlibyśmy sobie z Moniką jakiś motel. Jaki motel? Ty byś nam pokazał Nowy Jork, powiedzmy tam, nie wiem, ile dni byś mógł, wiesz, poświęcić nam, dzień, ja myślę. Przecież ja bym was przywiózł prosto do siebie i stąd ewentualnie byśmy jeździli na wycieczki. To jest 2 godziny do Manhattanu. No dobrze, ale wiesz, w tej chwili, no to będzie tak, że ty po prostu, wiesz, no nie wiem, wchodzimy z buciorami do twojego domu i wiesz, ja się tego obawiam trochę. Zupełnie niepotrzebnie. Myślę, że my się będziemy bawili bardzo dobrze, ale żona, teściowa... To ja im to wszystko potem wytłumaczę. Ewentualnie wrócimy wszyscy razem. No słuchaj, Tomek. Umówimy się, znaczy tak. 28 to jest sobota. Będziemy, powiedzmy, w sobotę po południu lecieć, to na przykład jakbyśmy, o której, znaczy...
albo w środę. Wieczorem. W środę wieczorem. Raczej. No, w takim razie miałbyś kilka dni wyrwanych. Chyba że moglibyśmy zrobić coś takiego, co mnie by na przykład bawiło. Że pojechałbym z tobą gdzieś coś porobić. Czy wiesz, no. Może by się nie zawaliła ta chałupa. Słuchaj, ja po prostu postawię swojego człowieka na robocie. Będzie robił sam, nic się nie stanie. Nie będziesz miał żadnych problemów. Nie będę miał żadnych problemów. Mam ich tyle, że nie przejmuj się. Bardzo, bardzo chętnie bym po was wyjechał i przywiózł was tutaj, a potem pojedziemy na parę wycieczek, może do Nowego Jorku też, i będziemy spać te kilka dni tutaj, a potem was odwiozę na lotnisko na Kennedy'ego, Nowego Jorku. Czyli jakbyśmy przyjechali powiedzmy w środę wieczorem, to w środę byś sobie mógł jeszcze normalnie pracować. Mhm. Czwartek, piątek nie, no myślę, że piątek, sobota, niedziela i najbliższy następny tydzień to byś poświęcił na doprowadzenie do jakiegoś stanu. Ja po prostu, tutaj jest u nas tak, że jak kupimy pół litra albo więcej, to puszczamy sobie taką nagraną prognozę pogody, że jutro pada i straszna burza jest. I wszyscy wiedzą, że ma padać jutro i nikt się nie krępuje i pije. Dlatego dzisiaj już trochę nawalony jestem, bo jutro ma padać właśnie. Oho. Fajnie. Okej, to w takim razie fantastycznie. Poznasz. Bardzo się cieszę. Powiem Monice, żeby jutro zadzwoniła tam, zarezerwuję jakiś lot. Zadzwonię do ciebie na przykład jutro wieczorem i powiem ci bardzo dokładnie jutro lub pojutrze, bo nie wiem, jak się Monika dodzwoni. Dobra. I zapowiem ci bardzo dokładnie, o której i gdzie przylatujemy. 28 września. 28 września, chyba o której Monika jest odlot z Chicago? Czy z Nowego Jorku? 7 coś tam wieczorem. Postarasz się, żeby ten wasz przylot z Chicago był do Newarku? Tak, oczywiście. To było, na pewno nie ma różnicy w bilecie, bo to jest nawet bliżej do... To ma znaczenia w tym momencie, to ma znaczenie tylko to, czy to się da zrobić. Bo ja jak jadę na Kennedy'ego, to zawsze dostaję mandat za $57, bo nie wolno jeździć vanami po Parkway'u. Wiesz, a ja mam... Ale zaraz, a ty masz rejestrację troka? Commercial. Aha. A to nawet nieważne, bo oni patrzą tylko na wygląd Vena i... Tak? Nic ich nie przecież dostałem. Raz jak jechałem po Magdę, drugi raz jak jechałem po mamę. A to są, ty mówisz, bulwary? Parkway. Aha, Parkway, to jest coś podobnego. No commercial traffic. Mhm. Wiem, ponieważ ja też dostałem raz taki ticket. Tylko, że go od razu zapłaciłem i miałem z głowy. A też udało mi się wydobyć swoje prawo jazdy parę dni temu. Boję się, żebym go nie stracił, bo... A jeżdżę takim venem, który ma wszystko fałszywe. Tak, sticker, tablice, wszystko. Ale nieważne. A, byliśmy w południowej Dakocie. Dzisiaj wróciliśmy. Rano. Słyszałem właśnie, że wróciłem. Byłem ostatni raz. Nocy z piątku na sobotę. No, co tam ciekawego jest? Nie żartuję. No zrobiliśmy 4 filmy, wiesz, zdjęć, zobaczycie je na zdjęciach. No właśnie, ja mam... No, myślę, że jest świetnie. Znaczy, nie myślę, tylko jestem przekonany. Tak? Tylko, że dla ciebie to jest 30 godzin prowadzenia samochodu non-stop. No tego jeszcze nie robiłem. Bo ty masz ile? 12 godzin do Chicago czy więcej? 14. No, 16, 14, no. No to masz, my jechaliśmy tam do Dakoty w jedną stronę, 16, dokładnie pod głowę prezydentów od wyjazdu stąd. No i masz, dodaj sobie, to masz ponad 30 godzin. Albo to jest na zachód, tak? Byliśmy tam, gdzie Korczak, nie Korczak, tylko jego synowie teraz rzeźbią Crazy Horse. No. Wiesz, ten pomnik w skale. No, macie zdjęcia, to świetnie. Tak, piękna sprawa jest. W ogóle i głowy i... No wiesz, mnóstwo wrażeń, bo staraliśmy się zobaczyć i zrobić, zwiedzić jak najwięcej rzeczy. Świetnie było. Czy ty trzymałeś nogę na gazie, ci dociśniętą do decha, Monika strzelała zdjęcia przez tylną szybę? No muszę ci powiedzieć, że to dość podobnie wyglądało. To znaczy, jak przy szybkości...
prędkości 85 mil usiłowałem zrobić zdjęcie, wiesz, przez ten daszek taki w Toyotce. Aha. To tak mnie dość gibało we wszystkie strony. Ale to nie było najważniejsze, bo jak wracaliśmy, to Poluś, ten blondynek właśnie taki, dość się zawalił. Najpierw podał mi przez okno, jechaliśmy równolegle po highwayu, po 85 mil miał każdy. Ja kierowałem samochodem, jechałem po prawej stronie, a po mojej lewej Poluś wychylał się przez okno i dał mi szampana. Mimo, że oni obchodzili dom rodziny takiej dziewczyny. Więc wziąłem tego szampana, wiesz, wypiliśmy, a Polusiowi się to spodobało, więc mi podał ucho. Więc ja już mówię Polusiowi, żeby mi przestał cokolwiek podawać, wiesz. Aha, ale chciałem papierosa, nie? To Poluś mi podał papierosa, po czym siadł sobie na ramię okna, wychylił się i podał mi ognia. Już na stałe. Ja też tak myślałem.
Jeszcze nawet na własnym ślubie. Może ja tak myślę o sobie. Zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy właśnie. W każdym razie powiem ci wszystko dokładnie, co tu jest i co tu było. Myślę, że włoscy się nieraz jeszcze zjeżdżą. Jak się dowiesz niektórych rzeczy o mojej pracy. Czy o dwie, tylko jak tu kosztował bilet, ten nasz kosztuje 100 chyba.
to są linie? Midway? To Midway. Są takie w ogóle chyba tak. Nie wiem. Bitwa Midway? Midway. Zresztą lecimy też z lotniska tam, ich lotniska. Też nie lecimy z O'Hare tu w Chicago, tylko lecimy z tego mniejszego na południu. No i co? Co to będzie? Mam nadzieję, że na lotnisko trafię, tylko że nigdy nie byłem tam nawet w dzień. Ale tak to wszystko dobrze. Także będziecie musieli trochę poczekać, żebym te wszystkie terminale przeleciał. Ale do niedzieli zdążysz. No, postaram się. To znaczy, że to jest, mówisz, linie lotnicze Midway, a jakiś numer lotu jeszcze powinien być. No to poczekaj, zaraz ci wszystko dam. Zresztą jeszcze zadzwonię do ciebie raz i bardzo dokładnie ci powiem, co jest. No dobra, to nie... Zresztą to teraz nie będę szukał, bo Monika się kąpie. Dobrze. U nas w Chicago właśnie przeleciało jakieś oburwanie chmury, a Monika wyszła na chwilę do sklepu. I tak. 1040. Pewnie lecicie z Kanadiego do Polski. I to w niedzielę, czyli będzie niedzielę po południu. Czwartek o 10.30, to was przywiozę w piątek nad ranem. Dlaczego? No bo jak o 10.40 siadacie, to potem pewnie do 11, do 12 wyjdziecie. 3 godziny drogi to jest trzecia nad ranem. No tak. No to się prześpimy, będzie piątek i sobota, piątek i sobota, tak? No, no mamy 2 pełne dni. Ty byłeś w Nowym Jorku? Nie. Monika też. No to pojedziemy, może w sobotę do Nowego Jorku, czy w niedzielę. No zobaczymy. W każdym razie postaramy się nie ten. Czy, nie wiem, czy to tak zrobimy, ale chyba tak zrobimy, że będziemy mieli po jednym w miarę lekkim bagażu i to będzie wszystko. A wszystko inne po prostu wyślemy paczkami. Nie chce mi się dźwigać, nie chce mi się, wiesz, nie chcę, żeby Monika dźwigała bez sensu. A paczki są w miarę tanie. No i tak, przyjechali rodzice do tego Polusia. Nie wiem, czy go czaisz, wiesz, do którego chodzi. No, jeszcze wcześniej dawaliśmy tak w szyję, że leżałem po całych dniach w domu zamiast jeździć na serwis. I dzisiaj uciekłem i rano i wieczorem, żeby się nie widzieć z kolesiami. Chyba będę uciekał tak już do końca. A ty jeszcze pracujesz cały czas? Proszę, tak. Wątroba może nie wytrzymać. I dokąd? No chyba ten tydzień jeszcze, który będzie. Wątroba zdaje się 10% może tylko działać, także jeszcze masz daleko do całkowitej marskości, nie? No, chyba jeszcze trochę. W każdym razie chcę pracować jak najdłużej z oczywistych względów. No, na razie jest całkiem spokojnie. Właściwie to nawet się uspokoiło w szapie, tylko że... A już mnie to nudzi wszystko. Wkurza. Zobaczmy. W każdym razie zadzwonię jeszcze przed wyjazdem parę dni. Dokładnie ci powiem, co i jak, numer lotu i może się nawet uda dowiedzieć tam, który terminal, czy coś takiego, żebyś się nie pałętał po całym lotnisku. Poza tym, jak już będziesz na pasie startowym, to włącz światła. Czy dalej mieszkasz w tym samym miejscu? Tak. Pod tym samym adresem, a i chłopcy też, tak? Chłopcy też. Dzwoniłem do nich zaraz po naszej rozmowie, chwilę. No ale i tam pogadaliśmy chwilę, oni tam rozkręcają ten swój biznes niby. Nie wiem, czy dzwonili do ciebie, czy nie? Nie, nie dzwonili. W każdym razie robią tam to, co robili. A tam nic szczególnego się u nich nie dzieje. A wracają? Wszyscy kupują samochody. No więc rozmawiałem, wiesz, tam każdy z nich ma inne plany, oni nie stanowią żadnego monolitu. Ale każdy właśnie wcześniej czy później miał zamiar wracać. Tak. Najwcześniej Chopper, zdaje się. Tak, a najpóźniej chyba Janusz w tej chwili. Jasiu, Rysiu. A właśnie urodziło się dziecko, prawda? Tak. I? No i jest zdrowe, wszystko jest w porządku.
Mariusz na przykład kopie. Rozmawiałem. Takiego, tego Mirka znasz? Mhm, z Hondą. No, jakoś go tam znasz. Więc on mówi, że najpóźniej w przyszłym roku. Bo on będzie chciał chyba kończyć. On chyba jeszcze nie skończył studiów. Których? Pierwszych czy drugich? Pierwszych, pierwszych. Aha. Także każdy z nich wraca wcześniej czy później. To na 100%. A Mądrzyk w sumie to te, wiesz, ta mała chce jechać jak najszybciej, a bo jej się nie podoba, a Mądrzyk chce ciągnąć jakiś biznes. Moim zdaniem, czy wiesz, ja im życzę bardzo dobrze, ale nie zrobią chyba na tym specjalnego biznesu, na tym, na co oni planują. Na tych giełdach? Na giełdach to już zrezygnowali z tego, założyli firmę. Zresztą miała to być firma promocyjna i coś tam robienie z komputerami. Składanie komputerów, robienie jakichś takich właśnie, z tym, że składanie i później ewentualnie sprzedaż i tam jakaś tam promocja, nawet nie wiem, na czym to ma polegać, bo dokładnie ja się nie znam na tym. W każdym razie, no na razie idzie im cienko, bo nie mają szmalu nawet na to, żeby kupić części tam na dwa komputery, wiesz, kupują, sprzedają jeden i tak się miotają. Natomiast Slim, ten mój koleś, zrobił, założył korporację, czy tam inkorporację, czy coś takiego, co ma na celu uczenie chęków komputerowania. No i on to zrobił z kumplem i na pierwsze zebranie organizacyjne, na które miało przyjść tam 6 czy 7 chęków takich chętnych, którzy tam chcieli się już uczyć, nie przyszedł nikt, więc oni z tym z kolesiem, który to robił, się zawalili w 3 dupy. Jedziemy je jutro wykupić. Jest takie biuro podróży
970 pana mówi i oni nam mają potrącić po stówce. A lotowi zapłacimy gdzieś po 5 stówek i gdzieś po 150 za te drugie. Także. To 900 dolarów to jest przelot skąd? To 900 to miał być przelot. Aha, i to wam wrócą tylko 100 dolarów kary, tak? Tak, tak. Tylko to miał być przelot, wiesz, bezpośrednio, znaczy nie bezpośrednio, z międzylądowaniem. Przez Frankfurt. Wiesz. Mhm. A jak tam żona? Co? Wszystko po staremu. Dzieci? Dzieci coraz gorsze, niestety. Dlaczego? No, to się robi coraz bardziej sprawne i coraz więcej może zniszczyć. Coraz bardziej trzeba uważać. Dokładnie. Ile one mają lat? 6. W sumie? No. A ile poszczególne? 3 i 3. Jak to były bliźniaki? No ja ci to próbowałem wytłumaczyć pod stolikiem o twoim weselu, ale wiesz, nie. Ty mi nie wierzysz chyba, że mam żonę i dzieci jeszcze cały czas. Tak jak ja ci nie wierzę, że masz żonę i dzieci. Jak to dzieci? Dzieci jeszcze nie mam. A Monika nie jest w ciąży? Nie. Czemu? A czemu ma być? No bo nie używasz kondonów chyba. Będzie, ale na razie jeszcze nie. Powoli, wszystko powoli. Wracasz do Krakowa, ale ci dobrze. Wracam na chwilę. Przynajmniej taką mam nadzieję. To znaczy na ile? Na 2 lata? Czy ile ci brakuje właściwie? Tyle. 2 lata? 3. A to jest... Tam po studiach się potem nie robi jeszcze jakiegoś specjalizacji czy coś takiego? Wiesz, to się całe życie już potem robi. W różnych szpitalach się jakoś taką praktykę robi jeszcze rok czy dwa, nie? No jest coś takiego, że po prostu się... To znaczy dokładnie to nawet Monika nie wie, bo Monika tego jeszcze też nie robiła, ale... W każdym razie wiesz, prawo do wykonywania zawodu masz i tam jesteś lekarzem. Czyli od razu po ukończeniu, ukończeniu studiów, tak? Tak. Czy Monika skończyła studia? Tak. 6 lat? 6 lat. I w tym momencie wyjechała, tak? Tak, dokładnie. To ładnie. Tydzień zresztą po swoim ostatnim egzaminie. Mówię, sam mówiąc, zdała go tylko dlatego, że ją po prostu wypchnąłem za drzwi. Nie chciała pójść, bo twierdziła, że nie była przygotowana. Całkiem spokojnie. Czy w Krakowie będziesz mógł pójść do księgarni na Podwalu na przykład? No, oczywiście, że będę. Ja bym ci dał jakieś za 200 na przykład i byś mi kupił jakieś książki. Ale jakie techniczne, czy? No. Tak? No. A wiesz konkretnie jakie? No ja wiem na jaki temat, nie mam pojęcia na nazwach i tytułach. Na jaki temat? Komputerowy, na temat programów różnych komputerowych. Okej. Myślę, że jak ostatnio jak wyjeżdżałem jeszcze, znaczy ostatnio, 1,5 roku temu prawie jak wyjeżdżałem, to było tego w cholerę. No, to się na pewno teraz rozwija. Było tego normalnie cały, wiesz, jak, nie wiem jak ci to wytłumaczyć, można powiedzieć, że cała lada była zostawiona tylko i wyłącznie tam jakimiś językami programowania. Bo mnie to nawet wkurzało. To ja ci spróbuję trochę wytłumaczyć, o co mi chodzi. Dobrze. Może ja coś mam w domu. Wcale nie jest wykluczone, ponieważ ja kupowałem różne rzeczy. Z tym, że przypuszczam, że to się chyba jakoś dezaktualizuje po dość szybko, nie? No tak, to w miarę jak wychodzą nowe wersje tego samego programu. A czy ty się interesujesz jakoś programowaniem w jakiś sposób? Nie. A czy znasz może miejsce swojego zamieszkania w Krakowie? Nie. W tej chwili jeszcze nie, ale ja ci dam, znaczy ty masz mój adres z Czeladzi. A tam pisać listy trzeba? No. A jak ty wysyłasz do mnie, to ty będziesz mieszkał zaraz po przyjeździe w akademiku? No więc tak to będzie wyglądało, że najpierw się wprowadzimy do akademika, już prawdopodobnie tam mi załatwili akademik, kolesie. A później
później kupimy mieszkanie z Moniką. Z telefonem? Tak. Małą kawalerkę, którą sobie dobrze urządzimy. No nie będzie to na pewno nasze jakieś docelowe mieszkanie, tylko po prostu przemęczymy się tam te 2-3 lata. Wiesz, ile to kosztuje? No mniej więcej wiem. Ile? Są... Ile oni to mówili? 300, 400, 500, zależy od metra kwadratowego. 500, tak. Proszę? 500, na przykład w centrum Krakowa. Ja nie wiem, gdzie to będziesz kupował. No. No to 500 razy 30 to jest 15, tak? Mhm. To jesteś przygotowany na coś dwa razy większego z balkonem jeszcze? Nie, no... Te 15 mogę spokojnie zapłacić. Zresztą tak to sobie właśnie wyobrażam. Zapłacę 15 za mieszkanie, powiedzmy dychę za jego urządzenie i powiedzmy 15 za samochód. Ja pierdolę. Na początek. To ile to jest razem? Bo ty masz tyle szmalu? No mam. 15, jak to mówisz, 15, 10 i 15? To jest 45. Razem 40. To jest razem 45. 40, 15, 15 i 10 jest 40, to mówię. W sumie nie będziemy się kłócić o takie drobiazgi. Tak wiadomo, że się obaj nie uczyliśmy wtedy, kiedy trzeba było to robić. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie małe plany, ale... No jak najbardziej, to jest chyba dobry pomysł. Nie straci się na tym chyba. No wiesz, ja nawet nie chodzi o takie finanse, nie, że tam stracę na czymś, tylko po prostu mam o wiele większą szansę rozwoju się, rozwijania samego siebie, kiedy pojadę tam, niż kiedy będę siedział tu. I to jest główny powód, dla którego tam jadę. Ponieważ tutaj w ciągu najbliższego półtora roku, ile nie zostałbym złapany przez FBI albo przez jakieś inną policję, na którą nasłałbym ojciec, znaczy którą by ojciec na mnie nasłał, to, bo już były takie przypadki w Szepie, to na pewno bym się rozpił i straciłbym wątrobę. W Polsce ci to nie grozi, tak? No, bo już jesteś przyzwyczajony jesteś do tej wódki. Nie, po prostu mimo wszystko, wiesz, w Polsce jak cokolwiek nawet chlam, to wiem, że chlam jeden dzień, a na następny dzień coś wieje i zaczynam myśleć, zaczynam się uczyć i tak dalej. Nie da się uczyć i pić, bo no, nie da się. Próbowałem to robić kilka razy, ale zawsze rzecz jasna rzucałem picie i zaczynałem naukę. Albo odwrotnie. Tak, pogadamy jeszcze tak oko w oko. Będzie można zostawić Monikę w bezpiecznym miejscu i pojechać gdzieś? Twarz w twarz, tak. Właśnie sobie też tak pomyślałem, że przygotuję ją na to psychicznie, że pojedziemy gdzieś razem i potem nas przywiozą. Mam nadzieję, że się gdzieś wybierzemy. No. Ja też. No to świetnie. W takim razie jeszcze raz dzwonimy. Ja dzwonię, czy i kiedy. Myślę, że po prostu jak już będziemy mieli oba bilety w kieszeni, To będzie... To na pewno nastąpi w ciągu najbliższych 2-3 dni, nie później. Nie wiem jeszcze, kurde, może by tak zrobić, żeby przylecieć trochę wcześniej, bo wiesz, może ona znaleźć jeszcze jakieś inne loty. No, jakby można było. Tak? No. To postaramy się coś jeszcze poszukać jutro. W sumie tych biur jest dużo i oni tam się reklamują. Jak chcesz. Mocno. Ja lubię w nocy jeździć. Jak, nie, wszystko jednak. Jak wolisz. Tylko, że będziecie zmęczeni, jak przylecicie z Chicago jeszcze 3 godziny drogi. Man, no przesadzaj. Co ty? Przecież nie mam 70 lat. To rodzice tego Pawła, jak przyjechali, to byli wykończeni. Zresztą też natychmiast wzięli się za whisky. Proste. A lubisz skacz whisky? Lubię. Lubię Pasporta. No i Johnusia czarnego. Ale to załatwimy na miejscu.
firmy najbardziej mi podchodzi paszport, nie wiem dlaczego. Już próbowaliśmy chyba wszystkich właściwie ze Slidem. No ostatnio najlepszą mieszankę, jaką znaleźliśmy, to było, jak się to nazywa, ENJ chyba? Z tym, z Pepsi. Wiesz jak smakuje? Super. To jest brandy. Albo czekaj, jeszcze ostatni eksperyment, jeden z ostatnich to było ten, jak się to, nie wiem jak się to czyta, czy sztok, czy stok, czy jak. Sztok chyba. Tak, no więc smakowało mi jak drink tak samo. Tyle, że to jest taka woda, że znaczy taki alkohol, że się szybko człowiek urzyna. Ponieważ jest to po prostu mocny jak skurczywyk. To mówisz, że w Krakowie odwiedzisz parę osób? Tak, oczywiście, że tak. Profilaktycznie, żeby się w formie utrzymać i w kondycji. Mógłbyś komuś lewą nóżkę. No już kilka uch poszło w tym, w paczkach. Tak? Ucha też wysyłasz? Tak. Ucha, tylko wiesz, ucha łyski w tutejszej. Aha. A na jaki adres? Na swój tam, tak? No do Czeladzi. Znaczy akurat whisky to wysyłam na adres Moniki, ponieważ u mnie w domu nie ma za dużo abstynentów. No tak. Nie doczekałaby się. Proszę? Nie doczekałaby się na ciebie. No, znaczy wiesz, o to dojdzie później. My już będziemy w Polsce przecież. Aha, bo to idzie 8 tygodni. 6-8 tygodni. Ale i tak musiałbyś warować i czekać na listonosza. No więc właśnie, no, znaczy to przywozi ta firma cała, Polamer, czyli podobno, tak mi przynajmniej mówili. A to przez agencję tutejszą, polską? No, to znaczy nie wiem, czy w Nowym Jorku to jest, czy nie ma, to się nazywa to Polamer. No tu jest jakaś, nie wiem jak się nazywa. Też jeżdżą i zbierają po agencjach te paczki. No. Później oni to dostarczają na miejsce normalnie, nie przez pocztę. I tak, w takim razie to musi. Dzwonię jeszcze raz z dokładnymi chybowymi informacjami. No, myślę, że nie masz zbyt dobrego humoru, jak ci powiedziałem, że tam podjedziemy. No, cieszę się, że się zobaczymy i że mnie odwiedzisz. Myślałem, że będzie trochę bliżej, ale wszystko jedno przecież. To do ciebie? Nie. Słyszałeś jakiś sygnał? Słyszałem, ja mam chyba telefon na podsłuchu już. Aha. Bo ktoś do mnie dzwoni chyba. Aha. W takim razie słyszymy się jeszcze w tym tygodniu. Będziemy mieli bilety. Dobra. Okej? Okej. To cześć i dobranoc. Pozdrów. Dziękuję za telefon, a ty Monikę.